Jeżeli świeci czerwone światło, to należy stać. Oczywiste. Nie dla wszystkich. Są tacy, którzy o tym nie pamiętają, nawet wtedy, gdy opuszczają się rogatki. Również podczas dzisiejszej akcji kolejarzy niektórzy łamali przepisy, a nieprawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych mogą skończyć się dużo gorzej niż tylko mandatem. Łukasz Kądziołka. Tak może się kończyć ignorowanie znaków na przejeździe kolejowym. Ta sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu w Zabrzu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzięki symulacjom nie trzeba sobie wyobrażać, jak niebezpieczny jest wjazd przy opadającej rogatce. Kierowcy na przejazdach popełniają wiele błędów, które mogą kosztować życie. Te błędy to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie ma możliwości zjazdu z niego, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, czy wjeżdżanie na przejazd, gdy rogatki opadają, a włączona jest sygnalizacja świetlna. Jak widać, nawet podczas organizowanej cyklicznie przez kolejarzy akcji Bezpieczny Przejazd, niektórzy kierowcy potrafią nie zwracać uwagi na znaki. Nieprzypadkowo na miejsce dzisiejszej akcji wybrano ten przejazd w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach. Niedawno zmieniono tu kategorię przejazdu. Nad bezpieczeństwem nie czuwa już dróżnik, tylko automatyczny system, w którym pociąg sam uruchamia przejazd, mijając czujnik. Wtedy włączają się światła. Następuje zamknięcie rogatek i po przejechaniu pociągu przez przejazd rogatki się automatycznie otwierają. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że kierowca nie może wjechać za sygnalizator, jeśli na nim są czerwone światła. Przy okazji zmieniła się też organizacja ruchu. Pojawiły się znaki zakazu po to, żeby skręcające w lewo samochody nie blokowały ruchu na przejeździe. Jak widać, nie wszyscy zwracają na znaki uwagę. Dobrze, jeśli kończy się to tylko mandatem, tak jak w tym przypadku. Na tym przejeździe zainstalowany jest monitoring i oczywiście wszystkie sytuacje, jakie tutaj są, mogą być przekazane do odpowiednich służb. Jednak konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. Kolejarze przypominają o tym, co zrobić w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu już znajdziemy się pomiędzy rogatkami. Pomaga tu tak zwana żółta naklejka. Pierwsze trzy cyfry to mówią i określają numer linii, na którym przejazd jest zlokalizowany. Następne sześć cyfr to jest kilometr tego przejazdu. Po podaniu tych cyfr operator numeru alarmowego 112 może przekazać dokładną informację i na przykład zatrzymać pociąg dojeżdżający do przejazdu, na którym ktoś utknął. Jeśli nie ma na to czasu, trzeba po prostu rogatki wyłamać. Dzisiaj zwracano uwagę na przepisy, rozdając kierowcom takie ulotki. I prosimy się dostosowywać do tych znaków. Ponieważ nieodpowiedzialne zachowanie na przejazdach to proszenie się o tragedię.